No trochę dalej nie. No. Chyba, tylko wie pan, to zależy od kosztów. Bo to generalnie zależy od kosztów. Jeżeli ta droga jest tak kosztowna, powiedzmy, tak, że te same koszty można zrobić rozszerzając tamtą, to oczywiście robić tamtą, a nie tą. Taka reguła komunikacyjna mówi, że dodawanie sąsiednich pasów właściwie nic nie daje. Ale nie wiem, czy pan dostrzega fakt, że w Elblągu ruch samochodowy się zwiększył 70 razy, 80 razy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Tak, a ludność zmniejszyła się o 40 tysięcy. To nie o to chodzi. No, wiadomo, bo jest powszechnie, że będą samochody dominować w naszym współczesnym życiu. Tylko jest pytanie proste. Czy na 80-tysięczne miasto nam jest potrzebna kolejna droga? Nie jest nam potrzebna. Ja nie jestem przeciwko drogom, ale wydaje mi się, że w tak króciutkim, przepięknym mieście jak nasze, elbląskie, przejazd, powiedzmy, ze Starego Miasta do Bożantarni w tej chwili zajął mi 25 minut drogi. Mało tego, spotkałem się z jeszcze moją cudowną, wspaniałą nauczycielką, koleżanką. Więc robienie tego typu inwestycji jest trochę zbędne, bo dokładnie tak jak droga Fidela Castro, która ciągnie się za Zawadą donikąd, ma wszystko, światła, przejścia dla pieszych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i nie jest absolutnie wykorzystana. Zdaję sobie z tego sprawę, że miasto trzeba rozkorkować, ale to tym bardziej trzeba przyjąć jakąś strategię na, powiedzmy, 10 lat i robić to w taki sposób, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, o co tu chodzi i do czego to jest potrzebne. Ja nie wiem, do czego jest ta potrzebna droga. Podam tutaj racjonalny i prosty przykład. Mieliśmy piękny plac Konstytucji. Piękny, cudowny, jak byłem starym tatusiem małego dziecka, które teraz ma 18 lat. Chodziłem tam i olbrzymia ilość matek z dziećmi, ja sam, wspaniale się tam bawili. Przejście od Starego Miasta do pasa, do placu Konstytucji z tą drogą 1 maja, która powinna być pasażowa. To było przepiękne, bo to jest wystarczająco dużo, żeby pokazać to, co jest dobre w mieście. I nic więcej. Więc ta droga dla kogo jest dobra? Wyda się 2 miliardy złotych, zepsuje się 2000 drzew po to, żeby 20 samochodów tędy przyjeżdżało. To jest trochę mało racjonalne jednak mimo wszystko.